Na nowym stadionie w Stoczku Łukowskim odbył się piknik piłkarski Sport Fan Fest. Była to forma nagrody dla dziewczynek ze szkoły podstawowej w Stoczku Łukowskim, które zostały mistrzyniami województwa lubelskiego w kategorii U10 i grały w finale Pucharu Tymbarku w Warszawie. Dziewczynki z rocznika U10 zajęły pierwsze miejsce w województwie lubelskim w turnieju Tymbark. Dziewczynki U8 zajęły drugie miejsce, czyli wicemistrzostwo województwa lubelskiego, i postanowiliśmy dumnie ich przywitać w Stoczku Łukowskim na tym nowym sportowym obiekcie. To jest pomysł rodziców, sponsorów, organizatorów Miejskiego Ośrodka Kultury, fanów sportu, żeby po prostu celebrować to, co jest wspaniałe, promować przede wszystkim sport w Stoczku Łukowskim. Mamy pewne problemy z tymi sportami, brakowało nam sukcesów, sukces się pojawił i automatycznie chcemy to wszystko wykorzystać. Podejdźcie tutaj! Gosia tu! I mamy pierwszą bramkę. Zuzanna Oszkiel, Małgorzata Płatek, Wiktoria Brodowska, Gabriela Lacek, Jagoda Osiak, Zuzanna Ciołek. Jesteście po eliminacjach, po wygranej w Lublinie i po finale w Warszawie. Jak było? Były bardzo emocje wielkie. I była to przygoda życia, tak powiem, w Warszawie. Byłyśmy 4 dni w hotelu i fajnie było. Pierwszy dzień nam słabiej poszedł, ale w drugim jakoś się włączyłyśmy i wygrałyśmy wszystkie mecze. Był stres, no i też, znaczy fajnie było, ale też bardzo wielki stres był, że na przykład przegramy albo wygramy. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa i jest fajnie. Od kiedy trenujecie? Od kiedy się zaczęła wasza przygoda z piłką nożną? Znaczy ogólnie od pierwszej klasy zaczęła się nasza cała jakby przygoda z tą piłką i właśnie z takim graniem, ale dopiero właśnie myślę, że od trzeciej zaczęliśmy tak grać na właśnie tak na pełnych obrotach. Gracie dalej i będą kolejne finały? Będą. Jestem twoim pączkiem, jestem twoim pączkiem, jestem pączkiem twego snu. Nagrodą specjalną był mecz pokazowy, w którym zmierzyły się drużyny reprezentantów Stoczka Łukowskiego, przyjaciół, rodziców i sponsorów kontra Pectus Football Team. Szukaliśmy gwiazdy, która mogłaby przyjechać, żeby właśnie dziewczynkom jakby pogratulować, uhonorować, żeby one się poczuły wyjątkowe. Okazało się, że mają termin, bo wracają akurat z koncertu i że mogą zagrać w ogóle w futbolowym składzie. Nasza drużyna Pectus Football Team to jest zbieranina, drużyna piłkarska znakomitych piłkarzy, reprezentantów Polski oraz muzyków zespołu Pectus, czyli rodzonej braterskiego teamu. Marek Citko, Tomasz Sokołowski, będzie jeszcze Piotr Świerczewski. Myślę, że tych nazwisk nie trzeba przedstawiać, nie trzeba o nich dużo mówić. Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus, basista Mateusz, Maciek, gitarzysta, perkusista i nasz przyjaciel Marcin.
wyjątkowa rodzinna impreza i wyjątkowe miejsce, bo grają na boisku dziewczynki, które były w ogólnopolskim finale. Dziewczynki i piłka nożna, to można łączyć? Bardzo, bardzo. Ja mam córkę, która właśnie też tak zaczynała, jak te małe dziewczynki. Teraz gra w Ekstralidze Kobiet na najwyższym poziomie. Zdobyła Puchar Polski, także gra w SMS-ie Łódź i fajnie, że w takiej małej miejscowości, że nauczyciele właśnie wyzwolili, zebrali te dziewczynki i to widać pasję, zaangażowanie tych dziewczynek i to, żeby kontynuowały, tak? To będzie piękna sprawa. Piłka nożna to jest sport, zdrowie i radość. Słyszeliśmy, że pierwszy nasz mecz to będzie w ogóle inauguracyjny, czyli mecz otwarcia w ogóle tego stadionu, więc tym bardziej się cieszymy i mamy nadzieję, że będzie dużo, że padnie dużo bramek i na końcu przybijemy sobie piątkę i coś zjemy i czegoś się napijemy. No myślę, że będzie bardzo energetycznie. Tutaj przyjaciele moi z Pektusa, jak i również Tomasz Sokołowski, Marek Citko, Piotr Sierczewski. Myślę, że damy dobrą grę. Dobry będzie mecz. To jest pewnego rodzaju misja. My też na uczelni jesteśmy przez naszego tatę, łączymy pokolenia, mój syn Staszek też gra, więc jesteśmy tam, gdzie jest sport, gdzie jest muzyka, bo to się bardzo ze sobą łączy. Niektórzy mówią, że Pektus Football Team gra śpiewająco. To się dzisiaj okaże. Na pewno dzisiaj nie będzie padać, więc cieszymy się, że tutaj dzisiaj nas jest tak dużo. Trzymajcie tylko i wyłącznie kciuki. Mam nadzieję, że wynik będzie remisowy. Tu chodzi o zabawę, chodzi o zdrowe podejście, żeby nikt nie był sfaulowany. I teraz podstawowe pytanie. Kto dzisiaj wieczorem wygra mecz? Hiszpania czy Anglia? Hiszpania, Tomek. Moja drużyna już odpadła. Ja już teraz patrzę na takie spotkania, te finałowe, żeby dostarczyło dużo emocji, dużo energii między Hiszpanią a Anglią. A wskazać tak faworyta to ciężko. Finały się wygrywa. Jak byłem zaproszony do studia z Tomkiem, właśnie analizowaliśmy, kto wygra. Obstawiałem Anglików. Anglicy są w finale, ale dzisiaj stawiam na Hiszpanów. Hiszpania. Zdecydowanie Hiszpania. Hiszpania. Tylko Hiszpania. Hiszpania tak samo. Ja jestem rezydentem hiszpańskim, więc... To życzymy udanego meczu i mały okres. Wszystkiego dobrego. Pektus Football Team! Jednym z zawodników drużyny Pektus Football Team był były reprezentant Polski w piłce nożnej Piotr Świerczewski. Fantastyczny mecz, fantastyczne wrażenia. To jest promocja piłki nożnej, to jest też uczczenie sukcesu dziewczynek tutaj z województwa lubelskiego, które wygrały tutaj w województwie, pojechały na turniej tym barku do Warszawy, tam zajęły bodajże 8 miejsce, a jedna z dziewczynek została królem strzelców, królową strzelczynią i mam nadzieję, że to są też przyszłe dziewczyny, kobiety później, które będą grały w piłkę nożną i reprezentowały nasz kraj na arenie międzynarodowej. To jest też wskazanie młodzieży, że poprzez sport, nieważne czy to jest piłka nożna, ważne, że poprzez sport to jest takie, ruszamy się, dbamy o zdrowie, popularyzacja tego sportu, to nam wszystkim na zdrowie wychodzi. Nie siedźmy w domu, nie siedźmy przed telewizorem, wyjdźmy na dwór, wyjdźmy pograć w piłkę, w badmintona pograjmy, tutaj są wspaniałe widzę obiekty, pobiegajmy, bo jest też tor do biegania. Także to jest pokazanie, że poprzez sport można się świetnie bawić i dbać o zdrowie. Powinny powstawać szkółki dla dziewczynek, bo mają siłę, mają moc, mają przybicie. Samo to, że osiągnęły tak duży sukces, trenując tylko amatorsko pod okiem pani Anetki i pana Damiana, to no naprawdę uważam, że no powinny być tworzone szkółki dla dziewczyn, żeby one się spełniały i żeby spełniały swoje marzenia przede wszystkim. Po meczu zabawa przeniosła się do Parku Chojniak, gdzie odbył się piknik. Na najmłodszych mieszkańców Stoczka i okolic czekały dmuchańce, piana party, kolorowe proszki i inne atrakcje. Dzieci mogły również wziąć udział w biegu z przeszkodami a la mini Runmageddon.
Podczas pikniku byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, Marek Citko, Piotr Świerczewski i Tomasz Sokołowski, wręczyli młodym piłkarkom pamiątkowe koszulki i upominki. To jest przyszłość polskiego futbolu kobiecego, tak? Pięknie było na was patrzeć, radzicie sobie na boisku, traficie na wspaniałych trenerów, takich mniej więcej jak legendy polskiej piłki: Tomasz Sokołowski, Piotr Świerczewski, Jagoda, chodź na... O, Jagoda dzisiaj strzeliła ile bramek? Z karnymi 3. Ręcznie robiona kula. Warsztat terapii zajęciowej. To wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wykonali to własnoręcznie. Zespół Pectus zaśpiewał dla wszystkich uczestników imprezy jeden ze swoich największych przebojów. Przeciw, bardzo blisko, jeśli tego chcesz, marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Przeciw, bardzo blisko, jeśli tego chcesz, marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. I kraszcze! Jeszcze, kochani, wysoko, wszystkie dłonie, wysoko do nieba. To był sen, piękny sen, w Barcelonie, w San Andrzej. Czy panie mają wspólny cel, komu kłamstwo, komu śmiech? Trzeba mocno wierzyć, że miłość najważniejsza jest. Bliżej słońca, bliżej gwiazd, tutaj wszystko może się stać. Szczęście jest tak bardzo blisko. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny. I teraz wy, szczęście. Jeśli tego chcesz, marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny. Kochani, po hiszpańsku kaszczemy teraz. Cześć, Szefani! To był sen, wspomnij sen o Barcelonie w San Andrzej. Nowa miłość liczy się. Może było, a może nie. W kieszeniach tylko grosze trzy, których nie zabierze nikt. Przyjaźni, co w gałęziach gra w Barcelonie. I chcę was usłyszeć. A jeszcze głośniej. Uwaga! I razem! Szczęście jest tam bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość.